Za mną stoi ponad 20 singli, a ja dzisiaj wybieram tego jedynego. Tyle, że na ślepo. Runda pierwsza, szybka eliminacja. Uczestnik ma tylko 30 sekund, aby mnie do siebie przekonać. Jeżeli kliknę zielony przycisk, przechodzi dalej, a jeżeli czerwony, to odpada. Cześć, jestem Krystian, mam 23 lata, tutaj mam prezent dla ciebie, proszę. O, dziękuję bardzo. Cześć, ja nazywam się Nikodem. Cześć, jestem Kuba, jestem zajawiony na motoryzację, motocykle, drifty, stunty, ogólnie kocham to robić. Na co dzień uprawiam sport, interesuję się bardzo piłką nożną. Na co dzień prowadzę własną działalność w internecie. Kocham pieski. Dobra, też kocham pieski. I jestem tu, żeby cię lepiej poznać, no i miejmy nadzieję wygrać z tobą randkę marzeń. Dobra, no to dam ci taką szansę. Lubię w wolnym czasie pójść czasami na siłownię. Hej, nazywam się Szymon i mam 24 lata. Na co dzień pracuję jako grafik komputerowy i uważam, że mam trochę taką artystyczną duszę. Nazywam się Dominik, na co dzień jestem influencerem. Jestem osobą bardzo spontaniczną, jakbyś chciała na przykład jutro skoczyć ze spadochronu. Spoko, nie mam problemu. Uważam też, że jestem troszkę pomocną osobą i wiele osób zwraca się do mnie o pomoc. Jeżeli miałby cię podsumować... Przepraszam, ale nie przekonałeś mnie jakoś do siebie za bardzo. Jestem też bardzo dobry z matmy, a podobno przeciwieństwa się... Dobra, ale jeszcze teraz bym ci dała czerwony, ale już kliknęłam w zielony. Takie! Cześć, Faustyna. Mam na imię Kuba. Cześć, jestem Mandegawen. Mam na imię Niszcza, studiuję w Rzeszowie. Mieszkam w Krakowie, mam 22 lata, studiuję administrację. Pochodzę z Azji i przybyłem tutaj poznać, jaka jest polska kobieta. Posiadam jakieś większe doświadczenie w aktorstwie. Sam zajmuję się produkcją na żywo. Interesuję się fotografią. No, jeśli chodzi o moje takie zainteresowania, to jest to ogólnie szeroko pojęta moda, głównie buty. Jeśli chodzi o moje życie, to w dużej mierze opiera się na sporcie, jest jego dużo. Ogólnie chodzę w kolorowych włosach, już mam malunki na włosach, to będziesz mogła sobie wybrać, co będę miał następnych włosami na mnie. Dobra, dobra, daję ci zielone światło, bo jestem ciekawa, te buty jakoś mnie tak zaciekawiły. Cześć, nazywam się Jacek, mam 23 lata. Hej, nazywam się Maciek. Na co dzień jestem pasjonatem gotowania. Obecnie jestem z okolic Szczecina, ale mam plan przeprowadzić się do Krakowa. I jestem na co dzień studentem turystyki. Mam nadzieję, że ta turystyka pomoże mi w zostaniu twoim całym światem w przyszłości. W ogóle mam do życia takie podejście, że chciałbym być potem dziadkiem i swoim wnukom opowiadać historie, jakie miałem. Oraz mam nadzieję, że razem będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w... Naprawdę klikanie czerwonego jest mega dziwne. Dobra, myślę, że w 30 sekund będzie mi mega ciężko przekonać siebie do mnie. Może na wstępie zaznaczyć, nie będę tutaj jak czajnik, który myślę, że swoją randką myślę, że jest bezkonkurencyjny w tym temacie. Hejka, jestem studentem, interesuję się sportem. Ogólnie lubię właśnie bardzo dużo aktywności fizycznych. No ale powiedz coś więcej o sobie, muszę wiedzieć jakby wiesz tutaj, że będziesz lepszy od czajnika, jeżeli chodzi o randkę. To może być naprawdę ciężko, poprzeczkę postawi naprawdę mega wysoko. Różne wyjazdy, wypady na miasto, jedzenie oczywiście tak samo się lubię. Dobra, zielone. Widzę, że jesteś ambitny, skoro chcesz spróbować pobić jakąś poprzeczkę, więc daję ci zielone światło. Ja jestem Patryk, mam 24 lata, tworzę muzykę, piszę wiersze, piszę również piosenki. Myślę, że... Dobra, daję ci zielone. Generalnie brzmisz, jakbyś był ideałem faceta. Zobaczymy, czy tak jest. No właśnie, i zobaczymy też, jak to jest z tymi facetami. Runda druga, czyli rozmowa. Ale na słuchawce mam Mortalcia i Postiego, którzy odpowiadają mi, co powiedzieć i co zrobić. Uczestnicy oczywiście o tym nie wiedzą. Fausty, na początku dajemy ci się, wiesz, wczuć, po prostu randkuj normalnie. Jestem nadal numerem jeden, niestety. Wszystko zaczyna się ode mnie. Wygląda jak ziomek, który gra w piłkę nożną. No ja sobie gram w piłkę. Myślisz, że jesteś takim typowym piłkarzykiem? Nie, to jest według mnie taka trochę dziwna łatka. To jest coś, co by powiedział prawdziwy piłkarzyk, skip! Dobra, tak by powiedział każdy sobie piłkarzyk, skip! Nie mam powiedziała skip, on nie poszedł! Siemanko, witam ponownie. Cześć! Cześć! Znaczy się, witam ponownie. O, hej! O kurde, taki budyczek! Trochę, Budda trochę, nie? A podobał się kwiatuszek? O, to od ciebie był kwiatuszek. Tak jest. Tak, bardzo lubię róże, więc dziękuję ci. Jeżeli powiesz, że jest za Barceloną, to Barcelona, jak za Madrytem, to skip. Dobra, a Barca czy Real? Barca. Dobra, to wracamy do rozmowy. Powiedz mu, żeby się przybliżył. Właśnie, przybliżysz się troszkę? O, tak. Okay, dobrze. No dobra, a powiedz mi proszę... Tam się rączki zetknęły, może dotknij właśnie, fajnie. Okej, dobra. Tak. Jakby troszkę się zestresowałam, ale... Nie no właśnie, jestem bardzo stresowana, tak? Więc twoja łapka mnie tutaj bardzo zaspokaja. Okay. Jakbyś miał opisać siebie z wyglądu, co byś o sobie powiedział? No jestem, że tak powiem, takiej atletycznej budowy. Dotknij go za biceps! A mogę cię dotknąć? Możesz, pewnie.
Okej, okej. Ej, fajna łapka. Czym się zajmujesz na co dzień? Pracuję sobie jako automatyk mechatronik. Startowałem w zawodach krewetkowych. O, serio? Spytaj się, czy cię ogrzeje w zimę, jak ma kaloryfer? Rozumiem, że masz kaloryfer i mnie nim ogrzejesz, jak mi będzie zimno. No pewnie, pewnie. Okay. Chcesz dotknąć? Aj, no w sumie, jeżeli faktycznie masz tak, że go czujesz, no to tak, no dobra, chcę, no. Teraz nie może zawsze być kolorowo. Musisz być najbardziej chłodną osobą na świecie teraz, przez całą randkę i zobaczymy, jak sobie poradzi chłop. Bardzo chłodna, zero empatii. Cześć. Hej. Powiesz mi coś o sobie? No to jak już mówiłem, Kuba się nazywam, na pewno nie pamiętasz. Powiedz, żeby się tak nie kręcił. Czy palisz? A mógłbyś się tak nie kręcić? Jasne, sorry. O nie, biedny, przepraszam cię, Kuba! Nie widzę, nie, więc musiałbyś mi pomóc. Okej. Po co się dzieje? Ej, tu się robi ciekawie, no. A to jest druga randka. Dobra, ale zanim zobaczycie, co tu się wydarzyło, to zostawcie subskrypcję. Niewiele mi brakuje do miliona i chciałabym osiągnąć ten cel w tym roku. Dla was to tylko jedno kliknięcie, a mi przybliży drogę do spełnienia swojego marzenia. Dzięki. Mam takie pytanie, jak tam mieliśmy na przykład w formularzu, żeby naszą wymarzoną randkę podać, nie? Mhm. Taka by była twoja na przykład. Na pewno nie z tobą. No jakaś by była. Nie wiem, czy do końca na przykład z tobą. Jezus, Polska! Mam nadzieję, że tylko mi ci chłopcy wybaczą i nie będą na mnie źli, bo to jest też portalcio na słuchawce. Hello! Hello! Jest od razu lepiej, jak tak się siedzi. Nie? Nie czułaś się gorzej, jak staliśmy? Bądź najbardziej głupkowata na świecie teraz. Powtórzę, przepraszam. Nie stresowałaś się bardziej, jak staliśmy? Nie, czy, no. Nie masz różnicy? Nie, no nie wiem w sumie. Okej. Okay. Śmiej się tak dużo. Ha! Słuchaj, chciałem cię zapytać, myślałem już sobie troszkę na backstage'u. O, jak myślałem. Tak, no. Jakiej ekstremalnej rzeczy byś nigdy nie zrobiła? Czekaj, muszę pomyśleć. Nie przychodzi ci. Oj, nic. Przepraszam. Spoko. Co to było? Bez dotyków, tak? Mocne pytanie jak na początek. Nie patrzę w nią, w co on patrzy? Trochę taką azjatycką urodę, nie? No. Tak jak wspominałem, jestem... przybyszem z Azji. Powiedz, że słyszysz, jakby nie patrzył się na ciebie, tylko gdzieś indziej. Ej, a ty patrzysz w ogóle na mnie? Bo ja mam wrażenie, że ty nie mówisz do mnie. A spytaj się, czy umie tańczyć. A umiesz tańczyć? Taniec brzucha się liczy? No, jest wykonany w jakiś dobry sposób na pewno. Powiedz, że ty uwielbiasz, jak facet ma loczki. To ja z kolei bardzo lubię, jak faceci mają loczki. O! Super tak, się składa. No i bardzo właśnie lubię, jak faceci mają loczki i też niebieskie oczy na przykład, ale też mogą... Tara, opisujesz mnie. To serio? Ja serio mam, serio? Mam loki, przysięgam. I powiedz jeszcze, że masz brązowe włosy. Tak. Nie! Tak, nie! Tara, to wszystko to ja! A w ogóle to szalejesz za facetami w brązowych bluzach. Nie no, generalnie to ja też szaleję za facetami w brązowych bluzach i w ogóle jak, uwielbiam, jak faceci są ubrani cali tak w niedziakowe kolory. Jak spojrzał! Stylisz teraz po prostu. A to ja tak nie mam, no. Ja dzisiaj cały na czarno. A z kuchni? Jakie jest twoje popisowe danie? Nie mów nic teraz, przez pół minuty. Nic nie mów, totalnie nic. Nie wiesz, rozumiem. No nie każdy to wie, prawda? No można dużo jeść, ale no nie trzeba wiedzieć, prawda? A co tak? Jakiś challenge? Gardło boli, a rozumiem. Też bym porozmawiał się na nie, mnie, ale... Nie, właśnie sorry, ale gardło mnie strasznie bolało. Powtórzysz, bo nie słuchałam. Sorry, w ogóle wycięłam się. Mógłbyś powtórzyć, bo nie słuchałam? Bardzo przystojny. Bardzo przystojny. O, jak ładnie pachniesz. Ej, dobra, co to jest za zapach? Mogę powąchać? No cześć. Ej, mega ładne, co to jest? No to może się przekonasz kiedyś, nie powiem ci teraz. Aha, nie powiesz mi, co to jest za zapach. No dobra. No dobra, ej, to dawaj, to chodź, zatańczymy coś. Ja chcę to przetestować. Wiesz, musisz mnie, no nic nie widzę, więc musisz prowadzić. Chodź. Musisz słuchać mojej dłoni, bo to jest ważne w tańcu. Zrobimy klasyczny ruch na weselo, czyli obrocik. Okay. Ej, to bardzo basicowy ruch, ale wiesz, przynajmniej znasz podstawy. No tak, coś tam się uczyłem, ale jest problem, że nie mam wyczucia rytmu i... Tak? I depczę po stopach. No to ja tam nawinąłem o butach coś, że się interesuje. Okej. Że jakby jaram się tematem już tam od dzieciaka. Mogłem odciążyć rodziców też, bo na tym się fajnie da zarobić. Powiedz, że masz wrażenie, że się stresuje. Ej, a ty się stresujesz? Bo mam takie wrażenie. No. Daj rękę, przekażę ci pozytywną energię. Niech powie coś, żebyś zapamiętała go. Dobra, a powiedz mi coś, co powinnam zapamiętać po tej randce z tobą, po tej rozmowie. Wiesz, ile waży niedźwiedź polarny? Nie wiem. Wystarczająca wytrzymać lody.
Okay. Taki suchar na koniec. Ale spoko, mój chyba faworyt. Pokaż buta i spróbuję wymacać i dowiedzieć się, co to jest za... Możemy zrobić jakiś zakład. Moim zdaniem nie zgadniesz. Nie zgadnę? Znaczy, może spróbować, chcesz, no oczywiście, że chcę spróbować. To mogę na stół? Dawaj, normalnie robi się przecież tak, się wstaje i się kładzie. Kładzie na stół i się sprawdza buta. Jakie byś sobie marzyła, że miał włosy? Możesz namalować, co ty to chcesz. Co? Ja mam ogólnie włosy wzorki. A masz wzorki, faktycznie powiedziałeś, że jak przejdziesz dalej, to pozwolisz mi zadecydować o tym, co będziesz... Okej, a teraz aktualnie co masz na głowie? Czarne gwiazdki. Czarne gwiazdki! O, w ogóle ja kiedyś swojemu byłemu robiłam takie gwiazdki. Red flag. Wygląda mi to na Nike. Białe, podeszwa kremowa. Jaki kolor czujesz? Energia z nieba mi mówi, że jest biały. Coś tam jest białego. Akcenty niebieskiego pod tymi palcami. Jakaś taka kremowa podeszwa jakby. Halówkowa. O, no tak, no, coś takiego. Już nadotykałaś się. Powiedz, że to są Nike Easy. Nie, no generalnie potrafiłabym ci go narysować na kartce, ale nie powiem ci, co to jest za model, bo nie pamiętam. Nie wiem, nie pamiętam, ale chyba Easy. No, na pewno. Serio? Żartujesz? No tak, no, przecież easy. Powiedz, że ma bardzo ładny głos i może być coś zaśpiewał. Ej, masz bardzo ładny głos. Dziękuję bardzo. Zaśpiewasz coś? A, zależy, co byś chciała, żebym ci zaśpiewał. No, a czego słuchasz? A, to możesz zgadnąć. Zagrajmy w grę, że ja muszę zgadnąć, co to jest za piosenka. Ona wybacza moje wady. O kurde! Okej, Kłębo Candy. Siemano. Cześć, ja stanę, żeby się przywitać. Cześć. No jasno, może tylko po prostu cię nie widzę. A, no, no wiadomo. A co lubisz w życiu robić, jakby... Ogólnie aktywny tryb życia prowadzę. Dobra, teraz tak randomowo krzyczysz: co za noc! I mówisz tyle randek, masakra! A czemu miałem się nie zgłosić? Co nie... za noc! To jest w ogóle z TikToka dowalone, nie? Znam, no. Boże, ile kandydatów jeszcze mamy dziś! Cześć! Hej! Hejo. Jaki plan na twoje urodziny 13 maja? No nie wiem, mogę je spędzić z tobą, jak dobrze to rozegrasz. Pewnie, więc poniedziałek myślę, że już będziemy mieć zaplanowane, ale czy się uda, to myślę, że wyjdzie w praniu. Spoko. Ja lubię go, lubię go. To jeśli chodzi o mnie, to tak w dużym skrócie i mega ogólnikowo, na co dzień zajmuję się e-commerce'em i fotografią. I niech ci zrobię jakąś ładną sesję zdjęciową teraz. Okej, a zrobisz mi teraz jakąś ładną sesję zdjęciową? W tym momencie ja wiem, że ja nie widzę, ale wiesz, jasne, możesz mnie gdzieś ustawić i tak dalej. Siema. Hej, bardzo mi miło usiąść z tobą przy jednym stole. O Boże, jak pachniesz! Kurde, kury! Chciałem ci tylko powiedzieć, że w tej chwili jesteś dokładnie jak miłość. Że co? Ślepa. Ja jestem ślepa, a no tak, no tak, no dokładnie, tak. Spróbuj sobie obrócić ramiona delikatnie w prawo. No. Nie, za bardzo, czekaj. Tak, ale pod takim kątem, żebyś tak powiedzmy czułaś troszeczkę delikatnie, dobra? Bo jesteś mega zgięta. Ło, dobry jest dobry! Ja się w nim zakochałem! Dobra, po prostu ustaw mnie, zrób co chcę. Na współpracy. No, to proszę pomóc, ja nic nie widzę. Czekaj, pomogę ci tu. Jeżeli to wygląda jakoś slej. Co ona ma z włosami teraz? Ej, jesteś... niefotogeniczna. Okay. Dobra, jak zrobisz 35 pompek, to przechodzisz dalej. 35? Tak. Raz, dwa, trzy, 34, 35, okej. Masz chyba. Mam to? Chyba tak. No dobra, gratulacje w takim razie. Moje gratulacje. No puściłeś go tak powiedziałeś, że przechodzi dalej. Że do rundy głosowania. Jakiej rundy głosowania? Nie wiem! W tym momencie Mortalcio wymyślił sobie swoje własne zasady mojego odcinka. I żeby zobaczyć, czy ten gość faktycznie dostał się do kolejnej rundy, musicie oglądać dalej. Powiedz, że o, ręka, mogę dotknąć biceps? Czuję, że cała jestem teraz w twoich perfumach. A mogę cię dotknąć? Tu gdzieś za rączki w ogóle? Okej. Okej. Zapytaj się go, czy uważa, że jest silny. A powiedz, czy uważasz, że jesteś silny? Uważam, że jestem silny, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Hejka. Powiedz, że chcesz poczuć jego twarz, dotknij go na twarz. Okej, ej, a czy mogłabym dotknąć twojej twarzy, bo chciałabym zobaczyć, jakie masz na jakieś rysy? Jasne, no. Czekaj. No tutaj. Tu? Czy myślisz, że byłbyś w stanie mnie podnieść tak, jak podnosi się sztangę? Tak jakby na klatę? Na biceps, nie no, na klatę prościej, wiadomo. Na biceps? Ja myślę, że nie, generalnie. To czy byś robił z tobą ćwiczenia jak na biceps, tak wiesz, sztangą, tak do góry i w dół? To tak. Dobra, no to dawaj. No. Może? Jest! Raz! Git! Dobra. Dzięki. Aż mi kości poszły. Przepraszam, ja nic nie widzę. On jest spoko, kurde. Fajny jest.
jest przystojny, wysportowany i kleje się gadka. Skoro umie ugniatać ciasto, to czy dobrze masuje? Skoro ugniatasz dobrze ciasto, to myślisz, że tak samo dobrze masujesz? Zdarzyło się masować. Sprawdźmy to. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. 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 Siema, hej, Faustyna. Cześć. Karol. Fausty, on jest dobry, on jest dobry. Byłem na kilku nagrywkach i przy tobie mi bije puls 120. Okej, tak na ciebie jest... działam po prostu. Co? No, tak działasz na mnie. Powiedz, że chcesz się poczuć, jakbyś była tym ciastem. Chcę się poczuć, jakbym była tym ciastem. Ej, to dobra, to strasznie mocno faktycznie. Moje hobby. Robię muzykę, robię teledyski. Niech coś nawinie. Trap 2, no a jak? Sylwestranie spędzam sam. Robię drugi numer na imprezę, bo nie sięgam dna. Może dawno temu by tak powiedział każdy z was. Ale słaby się nie urodziłem i stawiam wam bank. Trap 2. No i może zakończmy na tym rundę drugą. Runda trzecia, randka. Spośród 12 rozmów wybrałam 3 uczestników, z którymi najlepiej mi się rozmawiało. Chłopcy następnie losowali, na którą randkę idą. Randka pierwsza, wspólne gotowanie. Uwielbiam, gdy facet gotuje, dlatego nie mogłam sobie tego odpuścić. No i los zadecydował, że na tę randkę idzie ze mną Krystian. Co robimy do jedzenia, powiedz? Robimy tak, burgerki robimy, będziemy się przyrządzać. Dobra, a czemu akurat burgerki? W miarę szybkie jedzonko i powinniśmy sobie dać radę. Randka druga, czyli escape room. W tej randce chodzi o to, żeby sprawdzić, jak mój partner będzie działał pod presją czasu, ale pod presją tego, że ani go nie widzę, ani nie jestem w stanie mu pomóc w rozwiązywaniu zagadek. Biedny Antek. I właśnie chodzi o to, żeby sprawdzić, czy mój przyszły partner być może miałby do mnie cierpliwość, czy rozwiązywałby zadania sam, czy jednak chciałby mojej pomocy. No i generalnie jak wyglądałaby tutaj ta cała współpraca? Ogólnie to będą jaja, bo ja nie byłem escape roomie nigdy wcześniej. Nigdy. Nigdy. Nie byłem, więc będą jaja. O nie, a dobry jesteś w zagadki. Zobaczymy. My już jesteśmy skazani na wieczność razem. To jest chyba dobrze, nie? Randka trzecia, lekcja tańca. Znacie mnie, kocham tańczyć, a w szczególności z facetami. Dlatego mój przyszły partner musi znać podstawowe kroki. Dlatego padło na ostatniego z nich. To co, nauczymy się czaczy? O. Dobra, krok podstawowy. Od tego zaczniemy. Cza, cza, cza. W miejscu, cza, cza, cza. Bierzemy tutaj. Tak, proszę, idziemy. Wow, ale będzie kozek mięsko. Wow. Pięknie, pięknie. Ale kozak mięsko. O nie. Pamiętasz, jak mam na imię? No właśnie, Krystian. Wow, dobra, szacun. Pierw odpalimy piekarni. Yes. Tak. Tutaj mieszkasz, to musisz mi pomóc. Okej. Oddaj rączkę. Proszę. Znaczy widzę, że jesteś taki bardzo kontaktowy, taki, że cały czas szukasz dotyku jakiegoś. Na kilku escape-roomach byłam w życiu. No. A tu się naprawdę dobrze siedzi. A ty masz? Dobra, podnoszę fotel, jest tam coś pod nim? No, dawaj. No, nic nie ma. O! O, no. Czekaj, bo spadnie ten. Dobra, ja trzymam, no. Masz? To już się ręka wyciąga po prostu. Mocno. Mocno. Cza, cza, cza i krok, krok. I cza, cza, cza i krok, krok. Co mi ciekawego o sobie jeszcze powiesz? Powiedzieć, jeśli kiedyś w rajdach. Aczkolwiek rozwaliliśmy samochód, by się skończyło. Sorry, że tak się zacinam, ale nie mam problem z skupieniem się na kilku rzeczach na raz. Dokładnie. O, a czyli nie masz podzielności uwagi w życiu na co dzień? No, to dramat, to jest dramat. Miejscu. Nie wiem, kiedy się to stało, ale kajdanki popuściły. Tyle siły w ławkach, no cóż. Czujesz, że się dotykamy kolanami. Trzy. Lubisz starek? Aha. Nie płacz. Mówi, ja będę płakał zaraz. Faustyna. Spokojnie. Dobra, dawaj, róbmy to jedzenie. A few moments later. Halo, potrzebujecie może jakiejś podpowiedzi? Bardzo chętnie no. Przytulimy jakąś podpowiedź. Okej, okay, z tego co widzę, to jeszcze jesteście na pięciu w kajdanki, tak? Kto jest, ten jest. Jestem człowiekiem zadań specjalnych. A, no tak, a jakie jeszcze zadania specjalne masz? Okej, okay, no to let's go, sprawdźmy, tak, jak to smakuje. Próbujemy nakarmić cię, czy poradzić sobie? Chcę spróbować sama, ale gdybym miała z tym problem, to poproszę cię o pomoc. Dobra, ja się trochę krępuję jeść burgera na pierwszej randce, ale dobra. Ej, dobry bardzo. Dawno nie jadłam burgera. Żartujesz sobie, czy nie? Nie, no nie jadłam. Nie no, bardzo smaczny jest. No taki domowy, ale dobry. Znaczy nie to, że byłby niedobry. Zawsze może przestanę gadać. No, ale rzeczywiście. Kurde, jakie to jest niewygodne. No, tak nie ma opcji. To musi być coś ostrego. Dobra! Biorę sprawę w swoje ręce. Gdzie jest ten balon? Trzy, cztery. No dobra,
dobra, a jest tak, że zmieściłby się na przykład od strony sufitu ta część nóżek, żeby centralnie... O! No i gratulacje. No. Kluczyk! Jestem wolny. Twoja zasługa? Tak, moja. Tak. Mm, bez ciebie bym sobie nie poradził. Ty byłaś mi potrzebna tego. Mm. Zrobiliśmy to z miłością. Mm-hmm. Skoro wiedzieliśmy od początku, wchodząc do tego pokoju, że jest balon na suficie, no. I nikt nie pomyślał, żeby go przebić wcześniej, to w sensie... nie pójdzie dobrze w tym escape roomie. No możliwe. Jest, ale może właśnie. I na co dzień zajmujesz się? Streamowaniem. Okej. Okay. Ej, a ty właśnie wcześniej nie powiedziałeś słowa streamowanie chyba. Nie, użyłem... Jakoś ładniej to zgrabniej powiedziałeś. Sam zajmuję się produkcją na żywo. To dobra, a w trakcie jedzenia też nie lubisz gadać pewnie, nie? Ja nie lubię, ale no. Chcę wyciągnąć od ciebie te rzeczy. Jaki jest typ twojej kobiety i jaki ty jesteś? Jakoś nie mam typu kobiety. Ogólnie zawsze patrzę pierw na buźkę. To zupełnie inaczej niż ja. Tak? Dzisiaj. No, tak. Ej, dobra, ja naprawdę jestem tak zmęczona, że normalnie łzy mi teraz leczą. W sensie ja mam... To przez cebulkę. Ja mam po prostu tak, że ja mam taką jakiś odpał głupawki w tym momencie. Przepraszam za jakieś teksty, naprawdę to nie jestem ja. Strasznie źle się tu czuję na tej randce. W sensie mało się gada, ja lubię gadać. Kurczę, no mi się wydaje, że po prostu musi być to flow. Przeważnie tak było, że ogólnie... Różnie to wychodzi. No jak w życiu. Dokładnie. Ej, no naprawdę, nie no. Trzeba po prostu porozmawiać, pobić z kimś i wtedy... Ej, sorry, naprawdę się popłaka. Dobra, przepraszam. Nie, spokojnie. Trzeba rozmawiać. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, tak? Śmiech tak, to tak. Zdrowie. Każdy śmiech jest uśmiechnięty. A jak się rozmawiało z twoimi poprzednimi partnerkami? I bardzo sympatycznie się rozmawiało. Okej. Okay. No, powiedz mi twój typ faceta. Jaki jest? A ty mi odpowiedziałeś, jaki jest twój? No jeszcze powiedziałem. A że gadka musi się kleić, że musi być to flow. Dokładnie. Trzeba ogarnąć mapkę. 30N27E. Geografię to ja widziałem ostatni raz na przyrodzie. Okej, okay, a jakieś aspekty wizualne, coś, nic? Znaczy fajnie, no jak wysportowana dziewczyna jest, nie? No i ładną buźkę. To wystarczy. Okej. Okay. Jakie są kryteria, żeby powiedzieć, że ktoś ma ładną buźkę? Wow, wow. Ej, naprawdę ciężkie rozkminy tu. No co lubisz w wyglądzie kobiet najbardziej po prostu? To jest to pytanie. No buźkę. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Okej, okay, wiem o co chodzi. Każdy człowiek to ma, ale inni używają tego częściej niż ty. Mam kutkę. Każdy to ma. Mi się wydaje, że chodzi o imię. Name. Tak. Co się stało? Szafa, chyba żebyś nie dostała. Jakimś, nie wiem. Braille'a? Nie wiem, co to jest za kod. O, to jest dla mnie. Ale to nie o kurde. A jak mówią na siebie zdrobniale znajomi? Lufa. Okej, no to będziesz lufą. Git? Git. Generalnie bardzo dobry burgerek, ale ja już tak, zostawię. Tak, dobrze, to ja tutaj podetrę. A, bo jestem brudna? Nie, jest, to było dla mnie? Serio? Jest ładnie, wszystko pięknie, jesteś bardzo czyściutka, ale dziękuję tak bardzo. Wyglądało. Zjadłeś swojego? Chcesz dokończyć mojego? Tak, może? Zjadłem cały, bardzo dobry był, naprawdę. Jak masz ochotę, to śmiało możesz dokończyć mojego, jak się nie brzydzisz. Dobra. Macie do odblokowania tablet. A właśnie, bo wyciągam tablet. Co, masz tablet jakiś? No. Skąd masz tablet? Akurat w kieszeni miałem. I co powiesz o tym? O, dobra, to jest szarlotka z lodami. Na ciepło, ale dobre. Dobra, niestety czas na rozwiązywanie tej zagadki się skończył. No niestety nie udało nam się przejść escape roomu, ale była to fajna zabawa. Dziękuję ci bardzo i fajnie było cię poznać. I dzięki, idziemy się również. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, no. Czekaj, jest? Leci mi po paluszku, przepraszam. Poradzę sobie, spokojnie, tak? Spokojnie. Okej, okay, I'm sorry, przepraszam jak się gdzieś pobrudziłam czy coś. No co ty. No i dobra panowie, witam was w wielkim finale. No i generalnie stoję przed wyborem jednego z was. I ta osoba będzie mogła zdecydować, jaką nagrodę chcę wygrać. Ale zanim, no to muszę też poznać twarz osoby, którą w ogóle wybrałam. No i osobą, którą wybrałam, ponieważ czuję, że mam z nią no taki najfajniejszy vibe, że jeszcze, nie wiem, mogłoby wiele tematów się narodzić i moglibyśmy fajnie sobie pospędzać czas, ale też generalnie po prostu najfajniejsza mi się wydaje być. Jest osoba, z którą byłam w escape roomie. I jest to właśnie nasz zwycięzca. Gratulacje. Więc generalnie jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak wyglądasz. I otwieram oczy za 3, 2, 1. Cześć! Hej, cześć, Faustyna. Miło mi bardzo. Ej!
Mega fajnie, cześć! Dobra, gratuluję, mega się jaram, totalnie się nie spodziewałam takiego wyglądu i w sumie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Zwycięzca wygrywa randkę ze mną organizowaną przeze mnie, ale może również zaryzykować i zamiast randki ze mną wybrać prezent. Ale tylko w jednym z nich znajdują się pieniądze. Jak myślicie, zaryzykuję? Według mnie, że hajs jest taka rzecz, którą można, no można wiadomo fajnie zainwestować, ale dla mnie ważniejsze są trochę bardziej takie doświadczenia i wspomnienia przede wszystkim. I dlatego wybieram hajs, za który mogę sobie te wspomnienia sam zrobić. Nie, no i dlatego wydaje mi się, że ta randka byłaby czymś na pewno ciekawym. I mówiłem to od początku. O, mega cute. Czyli wybierasz randkę. Tak. Jej! To... Gratuluję!